Spójrzmy na kolejne zadanie. Tutaj na początek wyznaczmy sobie długość odcinka OP, czyli jeżeli wiemy, że punkt P ma współrzędne 3 oraz 4, czyli mamy x oraz y, czyli ten punkt sobie tutaj możemy zaznaczyć. No i teraz tak wygląda odcinek OP. Szukamy jego długości, czyli tak naprawdę nas interesuje promień wodzący, czyli r. No to to r obliczmy. To będzie x kwadrat, czyli 3 kwadrat, dodać y kwadrat, czyli 4 kwadrat, 3 do kwadratu to 9, 4 razy 4, 16, czyli pojawi nam się pierwiastek z 25, a pierwiastek z 25 będzie równy 5. I to jest długość odcinka OP. To możemy sobie zapisać. No i rzecz kolejna, zaznaczmy sobie punkt A, ma on współrzędne 3, 0, czyli znajduje się tutaj, a następnie wyznaczmy sobie wartości funkcji trygonometrycznych kąta POA, czyli ten kąt nazwijmy jako alfa. Czyli my chcemy wyznaczyć sinus kąta alfa, kosinus kąta alfa oraz tangens kąta alfa. Czyli zauważcie, że tutaj patrzymy sobie na to ramię OP, czyli żeby wyznaczyć sinus alfa, musimy wykonać takie obliczenia, czyli y podzielić przez r. Nasz y wynosi 4, r to jest długość odcinka OP, czyli ten promień wodzący, wiemy, że wynosi 5, czyli sinus tego kąta to 4 piąte. Kosinus to jest x przez r, czyli 3 piąte, a tangens alfa to y przez x, czyli 4 przez 3, czyli 4 trzecie. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj najpierw zaznaczmy sobie punkt P. Mamy 6, 8, czyli 2, 4, 6 i 2, 4, 6, 8. Tu mamy punkt P, czyli to będzie odcinek OP. I szukamy długości tego odcinka, czyli promienia wodzącego. Wykorzystajmy sobie zatem ten wzór, czyli R to będzie pierwiastek, x kwadrat dodać y kwadrat, czyli x to 6, czyli 6 kwadrat, y to 8, czyli 8 kwadrat, czyli 6 do kwadratu 36, 8 do kwadratu 64, a pierwiastek ze 100 wynosi 10. No i to jest długość odcinka OP, czyli to możemy sobie tutaj zapisać. No mamy długość odcinka OP. No i teraz chcemy jeszcze wartości funkcji trygonometrycznych kąta POA, czyli punkt A musimy sobie zaznaczyć. Ma on współrzędne 6, 0, czyli 2, 4, 6. Tu mamy punkt A, czyli tak wygląda ten kąt. Zatem tutaj znajduje się kąt alfa, tak go sobie określmy. No i nas interesuje sinus tego kąta, kosinus oraz tangens. No to liczymy, czyli tak, sinus to będzie y przez r, czyli 8 przez 10, mamy 8 dziesiątych, możemy sobie licznik i mianownik podzielić przez 2, czyli mamy 4 piąte. Teraz kosinus alfa to jest x przez r, czyli 6 przez 10, przez 2 i otrzymamy 3 piąte. No i jeszcze tangens to będzie y przez x, czyli 8 przez 6, skracamy, no i otrzymamy 4 trzecie. No i spójrzmy na ostatni podpunkt w tym zadaniu. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o współrzędne punktu P, x równego pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3 to około 1,7, czyli jeżeli zaznaczymy sobie ten punkt, no to mamy gdzieś 1,7, o, czyli zaznaczmy to sobie w ten sposób. No i tutaj znajduje się punkt P. Na początek wyznaczamy długość odcinka OP, korzystając z tego wzoru, czyli to będzie pierwiastek z pierwiastka z 3 do kwadratu, dodać y do kwadratu, czyli 1 do potęgi drugiej. Czyli mamy tutaj tak, pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, 1 do potęgi drugiej to będzie 1, czyli r to będzie pierwiastek z 4, a więc r wynosi 2. Zatem długość odcinka OP jest równa 2.
Teraz, jeżeli sobie zaznaczymy ten punkt, czyli mamy współrzędne pierwiastek z 3 oraz 0, czyli mamy tak 1 i 7 i 0 gdzieś tutaj, tu jest punkt A, to wówczas tak wygląda ten kąt POA. Możemy sobie to narysować także w ten sposób, bo czasami lepiej to uczniowie widzą, gdy przypomina to kształt trójkąta, ale generalnie nas interesuje ten kąt POA, czyli tutaj mamy kąt alfa i chcemy wyznaczyć sinus, kosinus oraz tangens takiego kąta. No to po kolei. Jeżeli chodzi o sinus, to mamy y przez r, czyli 1 przez r, czyli przez 2, czyli 1 druga. Jeżeli chodzi o kosinus, to jest x przez r, czyli pierwiastek z 3 przez 2. No i tangens to będzie y przez x, czyli 1 przez pierwiastek z 3. No i tutaj należałoby się pozbyć niewymierności, czyli zarówno mianownik, jak i licznik pomnożyć przez pierwiastek z 3, czyli 1 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 3, a pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 9, czyli 3, no czyli tangens to pierwiastek z 3 przez 3.